Od dłuższego czasu mówi się o tym, że na rynku pracy brakuje pracowników, że firmy mają problemy z ich pozyskaniem. Z naszych najnowszych danych wynika, że w tej chwili już połowa pracodawców ma problemy z rekrutowaniem odpowiednich kandydatów. To bezpośrednio przekłada się na problemy tych firm, bo wśród tych, które miały te kłopoty, aż 70%, blisko 70%, na blisko 70% firm to realnie wpływa, jeśli chodzi o ich funkcjonowanie. I tutaj, jakie to są problemy dla firm? Dla jednej na trzy oznacza to brak możliwości zawierania nowych kontraktów, bo stanowiska są nieobsadzone. Ponad 22% firm nie może otwierać działalności czy rozszerzać się na nowe rynki. Jedna na 8 firm musi ograniczać albo rezygnować ze swoich inwestycji. Dla 28% oznacza to wyższe koszty personalne. W większości oczywiście są to wyższe pensje, z czego akurat cieszą się pracownicy, bo ich portfele są zasobniejsze. Natomiast jeżeli chodzi o firmy, te problemy i ten wpływ tego deficytu oznacza też kłopoty dla gospodarki. Ona dzisiaj się rozwija w tempie blisko 4%. Natomiast, żeby mogła się rozwijać dalej, potrzebne są ręce do pracy, potrzebni są pracownicy, bo ich brak oznacza właśnie problemy z inwestycjami, z nowymi kontraktami. Długofalowo zatem te niedobory pracowników mogą odbić się na gospodarce. Ona po prostu, jej rozwój wyhamuje albo zacznie realnie spadać, co po prostu odczujemy wszyscy.